Teraz, moi drodzy, bardzo ważny resort radiowy. Radio, czyli tak zwana radiofonia, to jest resort numer jeden i przechodzimy teraz do bardzo ważnych tutaj historii. To co, panowie, przedstawcie może wobec tego, kto tutaj kandydował jako radiofonia. Pierwsza nominacja należy dla Rock Radia, Książę i Żebrak. To jest ranne kakao, tak mi się wydaje, panowie, tak, prawda? Tak, to jest ranne kakao, Książę i Żebrak jest na następnym slajdzie. Dobrze, no to co, no to już wiemy, przynajmniej dwie mamy. Czyli tak, Książę i Żebrak. O, i to jest właśnie wojewódzki i ten drugi. I trzecia nominacja, proszę bardzo. To jest Radio Z, audycja Bułka z Szynkiem, Szymon Majewski, to tego nie kojarzę w ogóle. Ja tutaj zostałem przedstawiony na tej litografii jako mężczyzna współżyjący z bułką i trochę mnie to niepokoi, co z takiego związku się narodzi, jakaś bagieta, nie wiem o co chodzi. Będzie to trzeba potem rozkminić. Tymczasem, słuchajcie, poprosimy o wręczenie nagrody dziewczynę, która ma bardzo popowe nazwisko, Kasię Popowską. Kasia Popowska, zapraszam. Kasia Popowska, zapraszamy serdecznie. Dobry wieczór Państwu. Cześć. Witamy. Cześć. Znaczy nie mówimy sobie dobry wieczór, bo to jest niegrzeczna impreza, więc jakoś tam... Niegrzeczna to siema. No o właśnie, witam. Tak. Bardzo mi jest miło i w kategorii radiofonia. Jak myślicie kto? Książę i Żebrak. Brawo, Książę i Żebrak! Który jest książę, który jest żebrak, proszę... A jestem ani nie książę, ani żebrak, tu dużo pomyłek zaszło. Po pierwsze to teraz Kędzior prowadzi z Kubą, Lizut nie wiem co robi, jest na billboardzie na pewno. A ja jestem tym człowiekiem, który dzwoni, ludzie ostatnio mi mówią, że o, pan ma głos jak Kuba Wojewódzki, prawda? To tak naprawdę ja jestem. Tylko, naprawdę nazywam się Mikołaj Andrzej Tadeusz Janusz też, to mogę pokazać z dowodu, ale mówią na mnie Jaok. Wysłała mnie ekipa Rock Radia tutaj z paru powodów. Pierwsze po to, żebym przyjął tę nagrodę, ponieważ oczywiście wiedzieliśmy, że ją zdobędziemy. Mamy swój wywiad odpowiedni, zadzwoniłem do odpowiedniej osoby, podpytałem się, podpuściłem. Też po to, żeby oczywiście godnie reprezentować radio. Chłopaki poprosili mnie, żebym pozdrowił parę osób, kolegów z Pruszkowa. Ja osobiście chciałem pozdrowić blokersów z Ursynowa, chciałem pozdrowić doktora Wierzbickiego ze szpitala psychiatrycznego numer 1. Bardzo mu dziękuję, bardzo mi pomógł. Chciałem powiedzieć, że też że w ogóle lubię przyjeżdżać na Śląsk. Prawdziwych przyjaciół poznaję się w Biedaszybie. Zdążyłem pozwiedzać trochę. Dziękuję. Zawsze się mnie, zdążyłem pozwiedzać, zdążyłem zjeść tradycyjną śląską zupę z węgla, zdążyłem pójść do Muzeum Policji, ukraść ten płaszcz. No było fajnie, kogo jeszcze nie pozdrowiłem? Szatan, przede wszystkim, tak. Nic to nie byłoby możliwe bez szatana oczywiście, to o tym warto pamiętać. A z kolei Kuba Wojewódzki poprosił mnie, żebym zastrzelił Szymona Majewskiego. Okej, dobrze, nie, to ja już się wystawiam. Dostałem. Zasłonię go własnym ciałem. To były, ja dostałam w ucho. To było 4,5 mm, tak więc mam nadzieję, że czy może tak, wiesz, drogą środka poszedłem, ani krzywdy. Nie, dostałem wyrostek robaczkowy, którego nie mam, prześlę kulkę Kubie, to już tam jakoś się, wiesz, dogadamy. Wszystko dzieje się na żywo, widać, mamy tutaj nieprzewidziane sytuacje. Nie, to było ustawione wszystko, wiem. No jak to? Nie, jednak nie dostałem. To tylko my jesteśmy poinformowani. Nie mam baterii, krew płynie. Szymon mnie poprosił, żebym tak zrobił. Wiedziałam, że chciałeś mnie wystraszyć pięknie. Chciałem strzelić fajnego samobuja, to jest dopiero niegrzeczny, co? Gość. Dobrze, tak więc dziękuję ja i dziękuję również Krzysiek, mój przyjaciel. Prawda? I pozdrawiam jeszcze raz doktora Wierzbickiego. Dziękujemy bardzo. Słuchajcie, jako człowiek, który już właściwie nie żyje, bo teraz jest jeszcze oczywiście bardzo ważny moment, czyli jest statuetka i poczekaj, jeszcze w tyłek musisz dostać, wiesz? Teraz tak porządnie proszę tutaj, żeby przekazał od razu Kubie. Nie, musisz dać się sklepać, który pośladek wybierasz. Który jest ten dla Kuby, a który jest dla tego drugiego. Dobrze? W porządku. Okej. Okay. No więc wiedziałem, to jest niegrzeczna impreza. Teraz dzieci prosimy o zakrycie oczu. Proszę bardzo, łoimy. Dobrze, okej, okay, to ja to zrobię. Poczekajcie, dobrze, ja to zrobię. W porządku.
Jest. Chcę jeszcze. Można było się tego spodziewać? Zresztą to była jego terapia, doktor Wierzbicki, którego tak pozdrawia, regularnie tłuk go i wymaczał, namaczał poślady i to tak leczą w Warszawie. Dziękujemy, pozdrawiamy. Cześć. Dziękujemy bardzo.